to następny, bo chcemy oglądać cię w klatce. Udowodniłeś, że to jest twoje miejsce. Zalim, you're next! Na początku musiałem sobie zrobić badania. Badania dotyczyły tkanki tłuszczowej, ile ona wynosi, i żeby z tymi badaniami iść później do dietetyka. Dziki trener mi pomógł. Po prostu dieta jest potrzebna w takich przygotowaniach, żeby się lepiej czuć. Co, szykujemy się na wrzesień i wracamy z pasem z powrotem do Bumboxing Studio. Znowu na tej samej gali walczymy. Znowu na tej samej gali, tak, ale nie ze sobą. No. Dawaj kiedyś wejdziemy dwóch na dwóch z kimś. Kurna, a tu musiałbyś sobie skorosego załatwić. No to taki się znajdzie. Niektórzy już uczestniczyli w konferencjach, więc wiedzą, na czym to polega. Ci, którzy nie, wzrokowo zrobimy sobie tak naprawdę wejście pierwszego panela, żeby was wszystkich nie trzymać, i później wygląda wszystko analogicznie tak samo. Tak, no. Czy może nam pomóc? O, już jest. To zapraszam, słuchajcie, wszystkich za scenę. Będzie pasował? Pierwszą szóstkę. Agata, pytanie. Dwa pasy do kolekcji. Essa. Falimy dziesiątek, gość. Tak byłoby wydechnięty. Jak to? Co to jest, sugierasz? My jaram, no. A właśnie, powiedz mi, jakie to uczucie? Siedzieć obok majsteczko na konferencji. Nie wiem, czego się spodziewać właściwie, nie do końca. No mordo, człowiek trzeba być grzeczny. Wiesz, co chodzi, też kultura się osobista jakaś zawsze przyda w tym wszystkim. Ta, wiesz, na końcu, co nie? Tu jesteś. Denis, za łezki mi nie ma. Halo, Denis, pobudka! Denis, jesteś? Nie ma. Ach, pyk, cyk. No i kurwa, jest za luźna, po prostu, nie w... To, bo musi być wszystko pięte. I on jest Majkutem, cały czas będzie mu trzeba zachodzić tą prawą nogę i go obkopywać. No a parteru nie umie, a ja parter lubię. Ja bym chciał, żebyś ty z tym Little Manem, kurde, zobaczył. Ale on jest, ale chcę, ja chcę na stronę. Ja bym bardzo chciał, kurde, bo... Ale nie, on też chce, on lubi. Ja wiem, bo on to nas nie co nie, na walkę? On chce. No ja wiem, ja chcę jak najbardziej, no z nim to będzie dopiero mocne wezwanie. No. A ten pas trochę doczyścić. Ho, hao, hao, sorry. Hello. It's beautiful. It's very hot, yes, it's good. Nice. Przepraszam, na kogo pani przyszła? A ja tak, to moja. Hey, we're back! No, chciałam poglądać. I przywitajmy pierwszego w historii High League mistrza niskorosłych. Panie i panowie, Mateusz Mini Mike Krzyżanowski! Mini Mike bardzo ceni swój tytuł i bardzo ceni swojego rywala i bardzo ceni jego umiejętności. On też ma tytuł mistrzowski. Co byś powiedział Salimie na walkę tytuł kontra tytuł? Zwycięzca bierze wszystko. Portą. Zgadza się. Widać nerwy? Jesteśmy po konferencji. Bardzo chciałem podziękować mojemu sponsorowi. Mazek, pozdrawiam. Pakujemy się, jedziemy, wracamy do Krakowa. Bijemy się o dwa pasy, tak jak chciałem. Więc mam nadzieję, że po prostu, no, zapełnię gabloty w Bumie. Treningi robiłem różne, bo i robiłem kondycyjne, i robiłem techniczne. Zależy, wiesz, jaki był etap przygotowania, ale... Jezu, kto wymyślił w ogóle bieganie? Po co to komu? No, powiem ci, taki człowiek, który zdupcał przed zwierzyną. Trener Przemek, który jest ze mną od początku. No i trener Przemek zajmuje się typowo rzeczami stójkowymi, czyli jakimiś technikami, które siadają. Praca ma być płynna od razu. Pach, pach i wychodzi po prostu. I od razu wychodzi z macie.
Big Jack dużo pomógł, przyjechał na tydzień, nie oszczędzali się tutaj, bo obydwoje oczy były podbijane, czaskali się na tych sparingach, naprawdę nie było jakiegoś o nie, nie, bo mocno, bo boli, tylko i jeden i drugi się okładali, także... Co, wybiegł się za kolanem, będzie szukał drogi do domu. Coś tam mamy plany, bo mamy Majkuta, wiemy jak ma się Michael poruszać. Dobrze by było jakby brał pod uwagę to, że jest match z Majkutem, zmieniaj pozycję, wiesz. Jak zrobisz taką muckę, jak się napalasz, że wchodzisz do przodu bez regardy, to ja przerywam ten sparing w ogóle, bez sensu. Doły też biją, Majki, doły też biją. I zejdź, nie masz narodników, schodzisz. Tak jest, już dobrze, już tak jest, już dobrze, karta szukasz karta, tak jest, karta jeszcze nie macie karta. Musisz się nauczyć, że nie możesz wszystkiego bić na maksa, jak bijesz te ciosy, popatrz Majki, zacznij lekko, 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 mocno, dwa lekko, jeden mocno. Opuszcza łapy, strasznie mi te ręce opadają. Staram się jak mogę i na tarczach, i na technice, i na wszystkim, żeby te ręce miał przy szczęce. Ja wiem, że on te ręce ma troszkę inaczej zbudowane, w sensie, że nie ma pełnych wyprostów, ale strasznie mu opada, broda jest odsłonięta, no a to jest walka i to może zadecydować. Z zejściem i zejść i kopnij. O, i pada to weszło. Ale już jest odpór, jest akceptowy odpór. Jest zadziorny, ma serce do walki, ma tu coś, taką iskierkę takiego jakby wojownika. Obóz przygotowawczo sparingowy z Mini Majka z Big Jackiem przebiegł bardzo mocno. Chłopaki dawali siebie wszystko, sparowali nieraz po dwa razy dziennie. Teraz zakładamy rękawice, to znaczy, że polecą jakieś uderzenia. Dobrze. Jest na pewno wymagająca z racji tego, że on już ma doświadczenie w tak zwanej stójce, musiałem nadążyć, ale daliśmy radę. Jeżeli chodziłoby o to z mojej dziedziny, czyli parter brazylijski jiu-jitsu, jak robiliśmy jakieś elementy, no to też sobie radził, trzeba przyznać. Od początku jest w tych przygotowaniach ze mną, bardzo dużo mi pomaga, bardzo dużo mu zawdzięczam, bo mam z kim trenować, to jest właśnie dobre, że nie muszę sparować z dzieciakami, tylko po prostu mogę sparować ze sobą dorosłą i to dużo bardzo pomaga. Wrócić jedną nogą. Pięknie, pięknie. Dobre ustawiam. I teraz ularka, ularka. Tak, pięknie, rewanżowałem, musiałem głową, co prawda głową, ale rewanż jest. No tak się kończy, tyle nie u Igora. Dobrze. Jajka, 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 jajka. Co mamy? Czekaj. Od tej chwili będziesz udoskonalał swoje ciało. Utwardzał je. Na świetlicy siedzimy. Wakacyjna świetlica Karola. Patrz na to. Dwie maszyny. Ej, wrzucajmy tylko jak jesteś śmieszny i dobrze wyglądam. Na sali jest dobra atmosfera i zawsze mam dużo wsparcia od innych trenujących w boomie. Chłopie, tak przez zasieki będziesz przechodził, to chłopie nic to niesiesz. Nisko rosły, szeregowiec Ryan. Małe czołgi, szeregowiec Ryan. Wszystko. I mi się sprzedało? No, trener Karol, no to jest trener, który nade mną, można powiedzieć, się znęca. Ubieraj się, miałeś chłopie! A przecież to robi, nie widzisz? No widzę, jak robi, jak gadasz dookoła. Po to, żebym był gotowy na wszystko. Dobra, dobra. Buduję z Majkiem kondycję przede wszystkim, czyli wszystkie treningi motoryczno-siłowe, kondycyjne, no i troszeczkę wiadomo tarcze, technika. Ok. Dużo robimy akcji, staramy się dużo chodzić na nogach, więc przede wszystkim chcemy przeciwnika troszeczkę zabiegać. To dwa ciosy do przodu, a trzeci sobie zejdź na zewnątrz. Zejdź z linii, żeby nie zostawać tak samo. On zawsze zwraca mi uwagę na błędy, zajmuje się tak jakby moją stabilizacją, techniką też, obejściami zawodnika. Zejście, hop. I noga. Gdzie noga? No ale głównie wytrzymałość i takie rzeczy bardziej związane siłowe.
Ty powinieneś po tej rundzie sobie stać normalnie i luzować. A ty jesteś nieprzytomny. Też fajny okres, bo przez cały tydzień Big Jack przychodził dwa razy dziennie. Widziałem, że Mikey wtedy też złapał taką motywację, żeby też dać siebie więcej, więc przez ten tydzień naprawdę zrobił te treningi bardzo mocne i mocne dociążenie, mocne sparingi, tak jak mówię, więc ten tydzień naprawdę dużo, na pewno dużo pomógł. Musisz wszystko przepracować. Zawsze się dążę do tego, że wygodniej by było tak, to tak robię, ale jak będziesz robił cały czas tak, jak ci wygodnie, to nie ma progresu potem już w ogóle. Tylko cały czas będziesz na jednym poziomie cały czas. Właśnie nowe rzeczy wplatać, ale one zaczną potem w końcu dawać to, co mają dawać, czyli efekt pozytywny. Się napala i przestaje słuchać, więc mam nadzieję, że tego nie będzie na tej walce, ale różnie to bywa, emocje, stres. I ostatnie 30 sekund Mikey jest sama defensywa, zero ciosów. Wszystko unikasz. Nie wpadaj głową do przodu, na boki. Nie ma odpowiedzi. Unikasz. Nie ma odpowiedzi. Nie do przodu głową. Mikey, nie ma kontry, rozumiesz? Masz zrobić samą defensywę. Jak ja czułem? Pracujemy nad tym od poprzedniej walki, żeby jak najwięcej się skupiał na tym, co mówimy, żeby potrafił to wykorzystać, a nie żeby szedł na pałę i robił tak, że tak powiem, swoje i leciał bez gardy na awanturę. Prawy, lewy. No i kula zaciął się na przykład i uderza. Prawy, lewy. Za pierwszym razem przyjąłeś dwa na twardo, no dostałeś w łeb. Za drugim razem odchodzisz i schodzisz. No kula, umiesz to zrobić. Więc trzeba się skupić na tym i za pierwszym razem przyjąć, przeczytać, co on robi, a za drugim razem już zareagować na to i zrobić to poprawnie, nie? A nie cały czas kiwać głową i głowa macha, a nogi zostają w miejscu, jestem betoniarką, kurwa, zabetonowali mnie do ziemi. Dobrze, ale łaską, damy radę. Przygotowania do tej walki przebiegały zupełnie inaczej niż do poprzedniej, ponieważ mieliśmy więcej możliwości. Mieliśmy sparring partnerów, czy Janka, czy Big Jacka. Mikey na każdym treningu trenował w parze z osobą również niskorosłą. Do ostatniej walki Mateusz przygotowywał się ze mną. Wiadomo, jestem od niego dwa razy większy, dwa razy cięższy i no nie byliśmy w stanie przerobić wszystkiego, więc pracowaliśmy tak bardziej na takich podstawowych technikach, a teraz przerabialiśmy wszystko. Plan jest taki na trening, żeby Mikey się zżygał, zesrał i nie wiem co jeszcze, bo godzinę temu ja spaghetti jakiś bolognese albo lasagne, nie wiem co to było, ale tak się nie robi. Trener Igor uczy mnie obrony w parterze, ataku w parterze, teraz będziemy atakować w parterze. Jak wiemy, przeciwnik jest lepszy w stójce niż w parterze, on nigdy parteru nie robił, więc będziemy mieli fajne pole do popisu teraz w parterze. Wagowo ta sama, więc możemy tam wchodzić. Masz ubierać też kasy, to nie chodzi o twoje, że ty nie dostaniesz brain. Chodzi o to, że dostaniesz z głowy, rozetniesz oko i nie będziesz mógł tydzień trenować. Jak dziecko, tak jest. No w sumie, tak jest. Robiłem też badania krwi po to, żeby dobrać sobie suplementy. Filip mi w tym bardzo pomógł. Boomboxing Filip Warchał. Co tam karasz? Filip Warchał, kurwa. Karaś. Gdzie on to startuje? W jakimś Iron Maiden. Posrał. Po tym bolonezie. Nie czuję wzrok. Mam chyba powybijane palce. Pamiętam, że byłem bardzo zmęczony po tym tygodniu przygotowań. Bardzo zmęczony, bo robiliśmy dwa treningi dziennie. No i praktycznie na każdym treningu robiliśmy jakieś sparingi. Tu z parteru, tu z K1. Tu też z MMA wchodziło jedno i drugie. Więc byłem trochę zmęczony, byłem obolały. My już sparujemy od poniedziałku. Ja naprawdę po tylu dniach wolą mnie ręce strasznie. Mikey ogólnie jest przykładnym zawodnikiem, poświęca 100% siebie w treningi, ale czasem jest taką marudą, że no wszyscy mamy go dość. Czy trener Przemek, czy trener Karol, po prostu już nie możemy z nim wytrzymać. Trener Igor się na mnie obraził. Nie wiemy co z tym faktem począć. Mikey powiedział, że się niby najbardziej wyżywam na nim, ale to nie jest prawda. No kurwa! Ze mną jest tylko technika. Mikey, potwierdź. Karol, nie zabieraj szybko Wiszoł! Nie zabieraj szybko Wiszoł! Przemek, nie obrażaj się, chodź. Chodź Przemek. Noga do tyłu.
Chodźcie dzisiaj o 15 na Instagram Przemka. Przemek dzisiaj robi konkurs. Do wygrania są rękawice Przemka. Sprzed 7 lat. On ma pokitrane, nie? On dostał na urodziny rękawice, jeszcze ich nie wyciągnął, są w opakowaniu. Dziękuję, żeby nie było. Żeby nie było. Dla najlepszego zawodnika. Kiedyś to było. No, widzę podwójne zabezpieczenia na Majka. Tak, bo tu będą stalowe golenie Majkiego. Nie chcę, żeby to pomiażdżyły moją delikatną nóżkę. Może jeszcze piankę jakoś owiniemy, co? No, no dokładnie. To jeszcze piankę. Teraz poczekaj, dołożymy. Albo taką tarczę zawiązać. Masz desktop na Majkę. Ma dwie noski, dlatego dzisiaj go potraktuję ulgowo, tylko tarczę. Kiedy jest czas na oszczędzanie, to go oszczędzam, ale kiedy jest czas, żeby go przygotować, to go dociskam po prostu, wiesz. Ciśniemy. Wszystko zależy od nas, jak go przygotujemy, jak będzie, tak będzie się czuł na walce. Musi mieć formę, musi być przede wszystkim kondycję, że jednak jest 3 rundy po 3 minuty, tak, dlatego raz jestem może za miłym, ale to nie tylko dla Majkiego, chyba dla wszystkich. Ale ogólnie jak trzeba, to cisnę i nie ma, że boli. Tak się włożą trenerzy Mini Majka o Porsche, Cayenne, Turbo GT. To są moje kluczyki do rowera. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że ważysz 30. Tu mogę wstać. Mogę stać. Jesteśmy przygotowani na wszystkie płaszczyzny. Przeciwnik Majka jest dobrym stójkowiczem. Przeanalizowaliśmy jego wszystkie walki, ale ja tak po cichu liczę, że to się skończy w parterze przez jakieś ubicie ciosami, może jakieś duszonko, czy jakaś dźwignia. Majki bardzo dobrze zakłada balachy. Szybkie Majki! 3 razy się stały. 8, dawaj! Ho, za wolno. Dawaj, 9, ho! Już! O, szybciej! I bieg, ho! O, teraz idź nosi, wygasz. Jako trener też chciałbym podziękować Big Jackowi, Jankowi. Naprawdę byli na każdym treningu. Czy no Big Jack w swoim obozie dołożył swoją cegiełkę, ale Janek naprawdę przychodził na każdy trening, czy na trening grupowy, czy na treningi indywidualne. Więc naprawdę chłopaki zrobiliście dobrą robotę. Co sądzisz o mojej walce? Na pewno bardziej jestem niepewna niż przed pierwszą walką, bo przy tej pierwszej walce wiedziałam, że po prostu Michael wygra, a przed tą walką mam lekkie wątpliwości, takie bardziej zawahania, ale i tak wydaje mi się, że wygra, ale bardziej się stresuję niż przed tamtą. Nie wiem, co się może wydarzyć, ale wiem, ile Michael trenuje, ile poświęca w to czasu i jego zaangażowanie jest dużo, dużo większe niż przed pierwszą walką, więc wydaje mi się, że będzie również wygrana. No, ale też się czuję bardziej zmęczony w tym przygotowaniu niż w tamtych. Jako że w sportach walki jestem od co najmniej kilku dni, mogę się wypowiedzieć i mogę ocenić, że Mike jest świetnie przygotowany. Motoryka, fizyka, wytrzymałość, ale co najważniejsze game plan. Game plan stworzony w świątyni, w metce sztuk walki, czyli boomboxing. My jako trenerzy daliśmy z siebie wszystko, czy Michael da z siebie wszystko, jest przygotowany, formę ma, teraz łapie świeżość, charakter też ma do walki, także myślę, że będzie ogień. Witam serdecznie. Dojechaliśmy do hotelu, jesteśmy w Katowicach. Za 40 minut wyjeżdżam na konferencję. No i co?
lecimy z tematem. Jest to atrakcja na zasadzie, wiesz, walka nie skończyła, ale no. Dla mnie właśnie, mi się wydaje, że wy zrobicie robotę. Powiem ci tak, ja nigdy nie byłem tak zmęczony po takim obozie. Nie miałem tak ciężkiego obozu. Ale wymierzyłeś to tak, żeby, wiesz, siłę mieć na sobotę, bo wiesz, to najważniejsze. No, jadą do nas prezenty Michaelki, o których jeszcze nie wiecie. Birgiri bam bam. Słuchaj, cały plan znam, game plan, całą taktykę znam, no, ale nie wiem, czy ci mogę to powiedzieć, Majki, bo to nieprofesjonalne będzie. No dobra. To z twojej strony będzie nieprofesjonalne, nie z mojej. No dobra, to słuchaj. Powodzenia. Ale logicznym jest to, że będzie Michael próbował go obalić. No przecież nie będziesz się z nim w sztuce długo. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że pobijesz się z nim, ale będziesz akcentował rundę w ziemi. Zobaczymy, jak to będzie. Mateusz Mini Mike Krzyżanowski. Salim, pytanie do ciebie. Gdzie jest twój pas mistrzowski? Rano było bardzo dużo zamieszania, jakieś tam spóźnienie, więc nie mamy go, ale spokojnie, kurier ci dostarczy, a tak w ogóle to myślę, że po prostu zaraz będę miał ten, który tam leży, więc też ci mogę podać później. Bo ty tutaj siedzisz i troszkę powiedziałeś, że jesteś zdenerwowany, że się wkurzyłeś, jesteś niezadowolony, bo wydaje ci się, że przeciwnik celowo tego pasa nie przywiózł, bo boi się go stracić. Ja też walkę o dwa pasy, przyjechał na pierwszą konferencję z pasem, teraz nagle pasa nie wziął, więc coś tu mi to śmierdzi, a takie gadanie, wysyłanie kurierem, będziesz czekał to jest takie na ten pas, wyślę. Pierwszy raz widzę negatywne emocje Mini Mike'a wobec Salima. No jest niehonorowy. A jak ty się teraz boisz przed swoją publicznością, no to co ja ci powiem? Ja się boję? Ty się chyba boisz po prostu ten pas. Ja się boję, to ty nie masz pasa. Everything okay? Jesteś niehonorowy. Wszystko okay? Polska, let's go, champ is here! Publiczność, wydaje mi się, że póki są te emocje i są takie wyzwiska, trzeba zrobić oficjalny face to face z przodu. Chcecie tego? Chcieliśmy zrobić face to face, stał się na mnie z łapami rzucił, więc niech pan robi. Zmiana nastawienia. Tak, teraz już tak. Paulina powiedziała, że na walkę nie przyjedzie. To? No się martwi. No nie jestem zadowolony z tego jego zachowania. Jak można pasa zapomnieć? Powiedz mi. Jak? I trochę się na nim zawiozłem wczoraj, bo w sumie takie trochę niesportowe to zachowanie było. Też już miesza z tym pasem, że nie przywiózł, ale to, że rzucił się na mnie z rękami, no to trochę takie... No sportowcy tak raczej się nie zachowują. A on, skoro on się uważa za sportowca, to, no, to było takie niesportowe, moim zdaniem. O, jakie twarde! To musi być obcięte, bo ja nie mam jak palcem ruszać kciukiem, bo to jest najważniejsza rzecz. To żeby wyciąć to, patrz. No, to, ale powiecie mu, bo ostatnio też mu to mówiłem i no, patrz, no, nie mam palca praktycznie całego. Mhm. Tylko kartem to zrobię, nie będę tego kartem. No co ty? Ej, no panie, kurde, zawodnik bije. Panie! No to... I no to całkowicie do wycięcia. No to zrobi to kamer. Ja nie chcę ingerować w twojego. Wiem, tylko żeby on wiedział co, nie? Dobra. Tylko to i będzie luksus. Byczku. Ale chciałem cię, nie dusiłem, nie ściskałem. Nie, ale tu. A, tu, no, samą ściskałem. No, no, bo nie ściskałem. No. To dla ciebie? Dziękuję. Tak. Wszędzie jest. Maciek. Tu masz 4 dla narożnika i jeszcze jedna jest dla ciebie. Jedna jest na ważenie, no. Jedna jest na galę. O, tak. O,
Narodnika masz Igor Czernik, tak? Tak. Karol Łopata. Tak jest. Przemysław Niechnia. Tak jest. Rękawice masz swoje? Swój rozmiar? Tak. Co? A coś mam podpisać tu? Tu? Gdzie chcesz? Co byś powiedział o ostatniej walce swojej? Ładnie wyglądało, tam miałem jeden problem. Ja mnie sprowadził do parteru, ale to jak już mówiłem, tam też dużo była wina rękawic, bo mieliśmy za duże te rękawice, dzisiaj w sumie też przymierzyłem. Na przykład palca tego kciuka to mi wystawało tyle z rękawicy. To tak nie może być. Więc powiedziałem, że muszą tego palca całkowicie obciąć, bo inaczej nie mam tak jakby sprawności. Ważyliśmy się, no ale ja to za 10 nie zjadłem na śniadaniu, uważałem tam 4800. Uważał chyba 43, zrobił wagę, sobie zasłyszałem. Co, idziemy zobaczyć jak chłopaki trenują i później zrobimy jakiś rozruch. I później oficjalne ważenie. Co tu za leszy trenują? O, Artur Szpika, Paweł Bomba. No nie mogę ci słuchać, już nie mogę go słuchać, przechuj. I Karol Łopata. Weź sobie kurwa lepiej zjedz coś kurwa. A nie tam jedną parówkę goś zjadł na śniadanie. Hop, drugą stronę teraz, hop, drugą, tam, dupa, tam, o właśnie, tam, garda, rozpinaj nogi, rozpinaj. Tak jest, i delikatnie zaznaczaj, k***a, te ciosy, o właśnie. Hop, 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 widzisz? To jest koniec bajki. Ja tu wyczuwam przed czasem. Jakby też to coraz bardziej wyczuwam, nie? Że to poddanie wisi w powietrzu, kurwa. Zobaczycie, zobaczysz. Majki łapie siłę, już do żarty chodzi, tutaj zaczepia wszystkich, więc jest dobrze. Do tamtej walki był fajnie zmotywowany od A do Z, tam nie było większych problemów, do tej walki różnie, ma takie momenty kryzysowe. Panowie, zadam najpierw pytanie tobie. Skąd wynika ta zmiana? Na konferencji byłeś poirytowany, zdenerwowany i no nawet poszły w ruch pięści, a tutaj znowu szacuneczek. Czy ta rywalizacja wróciła na te sportowe tory? Moi trenerzy wrócili, więc nie będę robił siary. Okej. Na pewno będzie ciężko, wydaje mi się, gdyż no, Salim na pewno jest, tym K1 jest dobry. Tutaj na pewno będzie bój, no, życzę Majkiemu, żeby wygrał. Stresujesz się? Nie, co? Trochę to jest tak. Trochę tam 166 na 74. Coś brałeś, jakąś przetreningówkę czy coś takiego teraz? Nie, tylko się zdenerwowałem, bo sobie ubrudziłem spodnie markerem. Dobra. Czyli tak za pół godzinki jeszcze raz, dobra? No. Mam przyjdzie jeszcze raz. No 160 coś. Kopnę w dupę, to będzie za 120. Teraz mam zawodowe rękawice. MMA, UFC, proszę pana. No, tu jeszcze będzie tep, więc... No i co? No nic, pięknie. 143 na 80. Nie elegancko. Zdecydowanie lepszy. Mini Michael. Dobra. Czerwony gojownik. Jesteś nad wyraz spokojny. Czerwony gojownik. Ja już się uspokoiłem, mówiłem 160, teraz mam 140. Zaczyna się taki okres, że wiesz, myślałem o tym, że najwyższy okres na przykład baraków.
ręki. Słowo. Ciśnij. Ale w tej jednej to zobaczysz. Jak się wam? Jak złoto. Dobrze. Jak złoto rzucę, no. Daj to jej ręka, chcę szukać. Kurwa, boli mnie. Daj mi spokój. Nie ma żartów, Salim bardzo mocny przeciwnik, bardzo mocno bije, więc tutaj jedno opuszczenie ręki, jeden błąd może się skończyć źle. Więc tu mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko grało i że Majki te łapy będzie miał trzymał wysoko i będzie fajnie sobie pracował na tych nogach i mu to pomoże. Więc przygotowaliśmy się tak, że mam nadzieję, że wszystko jest o poziom wyżej niż było w poprzednim walce. Tak jest właśnie. Tak jest. Tak jest. Tak jest tego pajaca. Wracasz, hop, okej. Wiesz, tak pracował na nogach, to jest wszystko, to on będzie wpadał tylko przychodzi bomba. Cios wykończy na powrocie. To jest cios! Ale on będzie kopał na pewno kolana, będzie chciał kopać tu. Głowa nie schodzi nisko, nigdy. Druga słowa, tu wszystko zbija, zbijasz bomba. Możesz go jak kolan go złapuj. Przemek zazdrości, patrz. Przemek się patrzy zazdrością. Przemek jest też zazdrości. No, drwi. Chodźcie, chodźcie. Majki, dawaj, dobra. Co by było? Majk, swoje. Tyle zadupcałeś, to już ma, nie ma opcji. 4 miesiące wszystko dawać z siebie. Ale że jesteś 3 poziomy wyżej niż byłeś. Tutaj jesteś niższą, a nie ma tutaj innej wyjścia. Wchodzisz jak k***a, konrad dłużysz, k***a. Mały konrad, k***a. Pamiętaj o tym. Trzymaj długie ciosy. Go champ! Szykują się niezłe emocje i prawdopodobnie, oczywiście z szacunkiem do przeciwnika, szykuje się zwycięstwo mini Majka. A to dopiero początek. Początek wielkiej drogi. Jestem mały, ale paria. Może znów tylko na moje dokonania. Wystarczyły mi tylko wielkie starania. Thank you.
byłem tak zestresowany do tej walki, że naprawdę myślałem, że ją przegram. Ale jak już tu weszłem, był gong, popatrzyłem na trenerów, wiedziałem, co mam robić. Ćwiczyłem naprawdę bardzo ciężko, to był najcięższy obóz z moich wszystkich przygotowań. Dziękuję Salim za to, że przyjechałeś i stoczyłeś ze mną bój. Kurna, nie wiem, co powiedzieć, jestem bardzo szczęśliwy. Chciałem wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję, wielkie brawa dla was. Chciałem też podziękować najpierw mojemu narożnikowi, Karolowi Łopacie, Igorowi Czernikowi, Przemysławu mówi Nikini. Dziękuję wam, chłopaki, bo gdyby nie wy, ja bym tutaj teraz z tym pacem nie stał. Chciałem też bardzo podziękować moim sponsorom i jeszcze jedne podziękowania dla osoby, która się z nami tutaj zajmuje. Jest to Kuba, który siedzi tam. Dzięki, Kuba. A, i już niebawem moje chrupki Majkelki. To czekamy na Majkelki, ale ja chcę usłyszeć jeszcze jedną rzecz od ciebie, bardzo ważną. Pokonałeś Salima, który jest jednym z najlepszych na świecie. Co dalej? Z kim chciałbyś dalej bronić ten pas? Z kim kolejna walka? Już nie będę rzucał słów na wiatr, tylko przedyskutuję to z moimi trenerami. Czekamy w takim razie na tę dyskusję, oby było mocne. Bo ja nie walczę sam, my walczymy jako drużyna, bomboksing w studiu. Dziękuję. Pięknie! Dziękuję bardzo. Ale się stresowałem. Na fruchach normalne. Nie? Ale to co trenował, nie, bo na co się zbiję, ale ładnie poszedłeś. Kopnąłem tutaj, wiesz. Coś ci boli? Nie. A ta noga, gdzie cię boli? To nie, biją się teraz. Biją się. Już? Na chwilę. No to już czekaj, ściągamy. Dawaj, szybka akcja. Ola, dawaj, mierz mu jeszcze się, bo on chciał iść tam. Nie, jest okej, to ładnie. No, chciałam na walkę szpilki. Tak, to moje świece. Tutaj gdzieś cię boli? Tu, wychodzi ci no, na oku. Spoko, to jest duma. Ale widzisz, dobrze? Nie trafił, tylko raz mi trafił. Dobra. 158 jest na jest, nie? Jest wcześniej niż za pierwszym razem. No. Gratki, Majkę. Gratki. Dziękuję. Go, Artyk, go! Naprawdę, zarobiliście. Artyk, szpilka! Obróciłem i mówię tylko tą rękę. Marzyłem po takim wykończeniu i tak się spędziło. Widziałem Paulinę, gdzie była. Ale chyba się tak stresowała, że była u góry. How are you? Fine. But I'm not boxing, I'm frustrated. You know? Stress? No stress. No. Respect. Respect for you. Where is your bed? Bad. Where is your bed? No, in my house because okay. I hang it. Good. Promise. I promise. You promise. Yeah, I send in the courier. Courier. Yes. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Czekajcie. Proszę państwa. Chciałem was przeprosić za moje niehonorowe, niesportowe zachowanie na konferencji. Jest mi trochę wstyd za to. Podziękować za wsparcie na ważeniu i w ogóle wszędzie na gali. Podziękować bardzo, ale to bardzo tym oto panom, co tutaj są. Nie będę ich przedstawiał, bo tu są już takie nazwiska, że nie trzeba. O, mas! Brawo, młodziutki. Jak szybciutko. Szybciutko. Myślałem, że przegram, bo zastawienie miałem takie, nerwy. Dużo nerwów było, ale automatycznie to poszło, co się trenowałem. Dobrze. Gratulacje. Coś pokazał? Mini. Jak było? Gratulacje, ale go rozwaliłaś. No. Właśnie zaczyna. Gratulacje. Dziękuję bardzo.